Czy są biznesy, których nie da się zautomatyzować? Można się kłócić, czy AI jest dobre czy złe, ale po prostu tego się już nie zatrzyma, więc moim zdaniem trzeba się po prostu do tego dostosować. Nasuwa mi się takie pytanie, czy żeby być skutecznym przedsiębiorcą, trzeba być programistą w obecnych czasach? Wiele osób mówi, że w ich firmach nie da się nic zautomatyzować, bo mają na przykład właśnie firmę usługową i oni mogą siebie skalować tylko zatrudnianiem nowych pracowników, a moim zdaniem to nie jest prawda. Mecenasem kanału jest Saxo Bank, duński bank inwestycyjny. Dywersyfikuj się geograficznie i inwestuj na całym świecie. Link w opisie. Żeby być skutecznym w biznesie, trzeba cały czas iść z duchem czasu i automatyzować się cały czas. Dzisiaj mamy specjalistę w tym zakresie, Marcina Kamińskiego, Stop Online. Cześć. Cześć. Automatyzacja. Automatyzacja kojarzy się z tym, że do fabryk stawiało się parki maszynowe i tym automatyzowało się produkcję na przykład. Jak teraz wygląda automatyzacja? Bo to słowo troszeczkę ewoluowało i żebyśmy troszeczkę nie zmylili widzów, o czym będziemy rozmawiać. W sumie porównanie z linią produkcyjną, nawiązanie do tego tematu jest jak najbardziej słuszne, no bo de facto wszystko, nawet w firmach usługowych, a takową prowadzę, wszystko powinno dążyć do tego, żeby wszystko działało tak jak na linii produkcyjnej właśnie. Czyli żeby każdy miał określone zadania, wiedział, co ma robić, kiedy ma robić i żeby były na to odpowiednie procesy. I chyba właśnie na ten temat będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, czyli od procesów po automatyzację i pewnie po efekty finansowe, no bo jest to kanał finansowy. Tak, no jakby finalnie interesuje nas jako przedsiębiorców, jak zarabiać lepiej i pracować mniej, bo trzeba tak, nie? Mieć ciastko i zjeść ciastko, ale czy to nie jest taka utopia, czy dążymy do czegoś, czego nie możemy zrobić, czy rzeczywiście ta optymalizacja, automatyzacja daje nam realne zyski? No z mojej perspektywy mogę powiedzieć, bo nie wiem jak jest w innych firmach, ale podejrzewam, że tak samo, czyli jeżeli raz ktoś spróbuje automatyzacji, no to na pewno kontynuuje te tematy. Zresztą rozmawiałem z niejednym znajomym, który ma na przykład firmę, która się zajmuje automatyzacją procesów, to potwierdzają to, czyli że jeżeli ktoś się zgłosi przykładowo, żeby zautomatyzować jakiś proces na przykład fakturowania, bo to jest jedna z najprostszych rzeczy do zautomatyzowania, no to zaraz prosi o analizę swojej firmy, rozmawiają wtedy o procesach i wychwytują sobie kolejne procesy do automatyzacji, no bo to się, niektóre automatyzacje przekładają się wprost na bezpośrednio na zyski finansowe, ale większość z automatyzacji przekłada się w sposób pośredni, czyli na przykład oszczędnością czasu. Mamy oszczędność czasu i zależy też oczywiście, co z tym czasem wolnym wygospodarowanym dzięki automatyzacji zrobimy, ale przeważnie chcemy właśnie go wykorzystać w sposób produktywny. My lub nasi współpracownicy, bo też pod współpracowników to robimy. Zanim jeszcze przejdziemy do konkretów, automatyzacja kojarzy mi się z taką rewolucją przemysłową, ale zawsze gdzie była rewolucja przemysłowa, tam ludzie mieli pewne obawy, że to, szczególnie pracownicy prawdopodobnie, że to zabierze im pracę, to, że będzie się żyło troszeczkę inaczej na pewno. I czy teraz w zasadzie wchodzi sztuczna inteligencja dosyć takim mocnym impetem w gospodarkę, już jest implementowana nawet przez małe firmy i czy pracownicy bądź pracodawcy boją się tego, boją się nowych rozwiązań? Na pewno trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, jak to się mówi, i tak i przedsiębiorca, jak i pracownik no musi z niego wyjść. Moim zdaniem dzieje się, jakby jesteśmy na takim etapie, że dzieje się coś fajnego, coś, co pozwala nam robić i automatyzować, działać produktywnie po prostu, automatyzować wiele więcej rzeczy, bo ta sztuczna inteligencja, ona pozwala tak naprawdę zautomatyzować rzeczy, których do tej pory nie mogliśmy zautomatyzować. Czyli tam, gdzie czynnik ludzki wchodził w grę, czyli ktoś musiał podjąć jakąś decyzję, no to w tym momencie możemy wykonać automatyzację i tam, gdzie ten czynnik ludzki, czyli tam, gdzie człowiek musiał podjąć decyzję, tam teraz z automatu możemy podjąć tą decyzję, ucząc po prostu sztuczną inteligencję, w jaki sposób my to robiliśmy, naszego toku myślenia. No i dzięki temu jakby ten proces możemy w większym stopniu po prostu zautomatyzować. A czy ludzie się boją? Tak, boją się, tak przedsiębiorcy, jak i pracownicy.
I myślę, że, znaczy powiem z mojej perspektywy znowu, że na początku spotykałem się z takimi obawami. Musiałem często rozmawiać na te tematy z moimi współpracownikami, ale teraz po tych kilku latach, bo już automatyzujemy się bardzo długo, to mogę podpowiedzieć, że mają już wyrobioną na ten temat opinię i mogą powiedzieć, i nieraz to mi powiedzieli, że już nie wyobrażają sobie pracy bez tych narzędzi, które do tej pory stworzyliśmy, czyli te, które zautomatyzowały część naszej pracy. Więc to jest też taka przewaga konkurencyjna dzięki temu, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś na przykład odchodzi od nas i idzie do jakiejś innej agencji, w której nie ma tych automatyzacji, no i musi zrobić krok wstecz i wykonywać te wszystkie czynności, które u nas są zautomatyzowane, musi wykonywać no po prostu ręcznie i tracić na to po prostu czas. Ja pamiętam takie punkty w gospodarstwie moim domowym. Jeżeli w moim domu rodzinnym zagościła zmywarka, później suszarka do bielizny, jaki to był przeskok. Teraz jakby nie wyobrażam sobie żyć bez zmywarki i bez suszarki do bielizny, a kiedyś jakby to było, wydawało się, że to jest coś takiego niesamowitego i może nawet niepotrzebnego, bo jakby żyliśmy bez tego. Ale teraz, czy to jest konieczność? Czy to jest konieczność, żeby jakby iść cały czas z tą optymalizacją? Myślę, że tak, ale tylko dlatego, że tego już się nie da zatrzymać. Można się kłócić, czy AI jest dobre, czy złe, ale po prostu tego się już nie zatrzyma, więc moim zdaniem trzeba się po prostu do tego dostosować. Dobra, jeżeli tego nie zatrzymujemy i chcemy to wpuścić do domu, to jak to zrobić tak powoli, bezpiecznie, żebyśmy też mogli się z tym oswoić? Jakie rzeczy optymalizuje się na samym początku? Co jest najprostsze? Ja mam firmę usługową, więc mogę powiedzieć z perspektywy firmy usługowej. I po pierwsze należy zacząć od stworzenia procesu, bo większość firm, w szczególności tych usługowych, nie ma stworzonych procesów, a najłatwiej zawsze zacząć od obiegu dokumentów czy też faktur i przeważnie od tego firmy zaczynają swoje automatyzacje. Niemniej jednak z badania NBP przeprowadzonego w 2020 roku wynika, że bodajże 97% firm usługowych nadal preferowało tradycyjne płatności jako ten główny, tradycyjne przelewy jako ten główny model płatności. Czyli z tego można wywnioskować, że tylko 3% firm usługowych miało zautomatyzowane płatności, czyli posługiwało się, dawało swoim klientom możliwość wykonania szybkich przelewów. W związku z tym uważam, że ten rynek jest mocno zacofany jeszcze, więc nie ma co się też bać o to, że nagle wjeżdża AI i odmieni nasze życie, bo to potrwa bardzo długo. Zresztą to już trwa bardzo długo, bo chyba w 50. którymś roku została zdefiniowana sztuczna inteligencja. W związku z tym ja bym się w ogóle o to nie bał. Od czego powinniśmy zacząć? Co zrobić krok po kroku? Jeżeli stoisz w miejscu, a świat idzie do przodu, to tak jakbyś się cofał, prawda? Więc jak nie cofać się stojąc w miejscu, tylko jak iść do przodu? I od jakich kroków zacząć? No to mamy kilka możliwości, bo możemy po pierwsze korzystać z narzędzi, bo teraz jest wysyp narzędzi ogólnie, bazujących w szczególności na sztucznej inteligencji, to możemy korzystać z tych narzędzi, to po pierwsze, ale po drugie możemy też tworzyć własne, takie stricte dostosowane do naszych procesów i to są najlepsze automatyzacje, które możemy dla własnych firm zrobić. A żeby to zrobić, to właśnie trzeba mieć rozpisane procesy i właśnie to jest jedna metoda na szukanie automatyzacji, czyli rozpisanie procesów, a druga metoda to jest rozmowa. Najzwyczajniej w świecie rozmowa z współpracownikami, pracownikami i tak dalej i wzięcie kartki i długopisu do ręki i przykładowo mogę podać z własnego życia przykład, że pewnego dnia rozmawiam sobie z jednym z moich pracowników i on mówi mi, co wykonywał w poprzednim tygodniu i mówi nagle, rozliczałem copywriterów. No i ja mówię, dobra, a ile na to czasu poświęciłeś? On mówi, no, że tam około 2 dni, bo były jakieś problemy i błędy. No i 6 godzin później to już było wszystko zautomatyzowane, bo mieliśmy jakby wszystkie dane, które potrzebowaliśmy, żeby to zautomatyzować, więc 6 godzin później cały ten proces był zautomatyzowany. Dzisiaj się to rozliczają copywriterzy tak, że dostają pierwszego dnia każdego miesiąca maila z podsumowaniem i kwotą do wystawienia faktury. Ale jakby powiedziałeś, że mamy problem, który chcemy rozwiązać i mamy wynik. A co było w środku?
Bo okej, zdefiniowałeś problem i okej, mamy rozwiązane, nie? Ale tak. Jak do tego doszliście? Jak wygląda ten proces rozwiązywania problemów, wdrażania tej automatyzacji? Mi się wydaje, że dużo ludzi zadaje sobie pytanie i nie znajdzie odpowiedzi bardzo często, bo mało jeszcze się rozmawia na te tematy typu jak coś zrobić, bo albo możesz to zlecić, automatyzację jakiejś firmie, typu firma jakaś typu low-code, no-code, posługująca się różnymi tam narzędziami i oni mogą ci to zautomatyzować, ale potrzebują od ciebie procesu właśnie. A druga rzecz, no to jest programowanie, bo tylko tak naprawdę te dwie opcje wchodzą w grę. No ja akurat jestem programistą, właściwie to za duże słowo, ale potrafię zakodzić wszystko na własne potrzeby i na potrzeby naszej agencji. W związku z tym, dlatego jesteśmy tak zautomatyzowani, bo mnie to po prostu rajcuje, mnie to, ja się tym dobrze czuję, bawię się tym i od wielu lat to robię, więc albo zlecamy i de facto przedsiębiorca moim zdaniem nie powinien się skupiać na tym typu jak to zrobić, tylko on może to zlecić, tylko on musi wiedzieć co. I tu jest problem, bo większość ludzi nie wie co zautomatyzować we własnej firmie. Wiele osób mówi, że w ich firmach nie da się nic zautomatyzować, bo mają na przykład właśnie firmę usługową i oni mogą siebie skalować tylko zatrudnianiem nowych pracowników. A moim zdaniem to nie jest prawda, tylko kwestia jest tego, żeby usiąść i nawet na ścianie, jak my to kiedyś zrobiliśmy, wypisać wszystkie czynności, które wykonujemy każdego dnia i nagle nam powstanie wiele procesów i my tak właśnie wypisując wszystkie czynności na pewnego dnia na ścianie, zapełniliśmy całą ścianę i wtedy nam najwięcej pomysłów na automatyzację tak naprawdę samoczynnie wpadło. Możesz dać jakiś przykład, jak to wyglądało? No w naszym przypadku było to najzwyczajniej w świecie rozpisanie od pierwszego dnia współpracy, bo my współpracujemy w modelu abonamentowym, więc to trochę ułatwia i utrudnia z jednej strony sprawę, czyli zaczęliśmy wypisywać co pierwszego dnia robimy, trzeciego, piątego i tak dalej, co później w danym tygodniu i tak dalej. I rozbiliśmy te czynności na cykliczne i na jednorazowe. No i wtedy nam się ułożył jakby pewien proces, który wykonujemy cyklicznie. Przykładowo raportowanie. Raportujemy co miesiąc. No to poświęciliśmy bardzo dużo czasu, bo około 9 miesięcy, żeby zautomatyzować raportowanie, ale to się po tych 2-3 latach mogę powiedzieć, że to się bardzo mocno przełożyło nie tylko na czas, który poświęca specjalista klientowi, ale też na zadowolenie klienta, a w związku z tym też na przychody, a de facto stało się to ostatecznie naszym jednym z wyróżników, czyli rozwiązaliśmy też przy okazji jakiś tam problem branżowy. Czyli rozpisujemy sobie wszystko i same pomysły na automatyzację nam wpadają do głowy. I te raportowanie, weźmy sobie, rozbijmy na czynniki pierwsze. I jak wyglądał proces raportowania? Czyli wracając jakby do naszych raportów, prędzej one były dosyć skąpe, bo zawierały tylko kilka statystyk, a klienci tak naprawdę chcieli wiedzieć, co my w tej naszej agencji na ich rzecz robimy. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że chcieli najbardziej wiedzieć, znać wszystkie wykonane czynności w danym miesiącu. I to było bardzo trudne, bo musieliśmy zrobić dodatkową aplikację, dzięki której specjalista bardzo szybko może dodać task, u nas się to nazywa task, czyli coś, co zadanie, które wykonał dla danego klienta. No i w związku z tym, że on to dodawał, my to sobie zapisywaliśmy do bazy danych, nadal w sumie dodaję, i jeszcze dołożyliśmy wszystkie rzeczy, które są zautomatyzowane, czyli wykonane zostały przez robota, bo to też jest wartość dla klienta, on musi wiedzieć, co my robimy, a czy to wykona specjalista, czy robot, to nie ma dla klienta żadnej różnicy. I w tych raportach znalazły się właśnie wszystkie, między innymi wszystkie wykonane czynności, które wykonujemy miesięcznie dla klienta, ale my to generujemy jednym kliknięciem. Więc zaoszczędziliśmy bardzo, bardzo dużo czasu. Trzeba było zbudować do tego aplikację w skrócie. Tak. Budowa aplikacji kojarzy mi się ze sztabem programistów, jakby ludzi, którzy rozumieją tę aplikację, no i z setkami tysięcy złotych. Czy to jest prawda, czy mam mylne wrażenie? To nie jest prawda. W tym momencie kiedyś tak było. Jeszcze kilkanaście na pewno lat temu tak było, bo pracowałem jako programista i tak wiem, że tak było. Niemniej jednak teraz możemy aplikację tworzyć kilkoma kliknięciami, ale tutaj też musimy wspomnieć o tym, że ja akurat byłem w stanie zrobić bardzo szybko taką malutką aplikację dla nas, na nasze potrzeby.
Ale są też narzędzia. Przykładowo rozważaliśmy skorzystanie z Todoista, bo też się nim posługujemy na co dzień, i podpięcie, wykorzystanie API. Bo tak naprawdę API pozwala nam łączyć się między różnymi serwisami i przesyłać dane, zapisywać je później do bazy danych itd., itd. Więc można skorzystać z gotowych narzędzi, a można napisać swoje. Pisanie swoich narzędzi jest coraz prostsze, właśnie między innymi dlatego, że w tym momencie jest bardzo duży boom i tworzy się mnóstwo, setki, jak nie tysiące nowych aplikacji opartych o sztuczną inteligencję, które bardzo to ułatwiają. Jakie masz takie przykłady wdrożonych automatyzacji, które przyniosły najbardziej spektakularne efekty, które strasznie zmieniły firmę i być może teraz jakby nie wyobrażacie sobie w ogóle, że mogło tego nie być? To na pewno to raportowanie, o którym wspomnieliśmy już, bo ono wymusiło na nas po pierwsze zbieranie danych i wtedy uświadomiłem sobie, jak dużo tych danych trzeba zbierać, żeby się automatyzować, że musieliśmy zrobić kilka dodatkowych apek, między innymi Task Manager, o którym wspomniałem już. Ale oprócz tego, na przykład, już też wspomniałem o fakturowaniu obiegu dokumentów i to każdy powinien zrobić, bo na przykład do 2023 roku nawet nie mieliśmy Office Managera w biurze. Nikt się tak naprawdę u nas nie zajmował obiegiem dokumentów, bo to było wszystko sprocesowane, tak samo fakturowanie i tak dalej wszystkich klientów, ale też na przykład aplikacja do zarządzania copywriterami, a właściwie tekstami, które oni piszą, bo piszemy 900 tekstów miesięcznie około w tym momencie, to ciężko jest tym zarządzać nie automatyzując się, bazując na przykład na Google Docsach. W związku z tym musiałem napisać dodatkową aplikację, dzięki której zbieraliśmy wszystkie informacje w jednym miejscu, czyli copywriterzy piszą w jednym miejscu teksty, dzięki temu my wiemy co piszą, kiedy piszą, jak piszą i możemy na przykład ich rozliczać w sposób automatyczny też dzięki temu. No i kolejna rzecz, która to kolejna automatyzacja, ale to już taka bardzo, bardzo branżowa, to zautomatyzowaliśmy całkowicie tworzenie zaplecza. Jeżeli my mamy agencję SEO, więc musimy dla naszych klientów robić zaplecza. Nie będę teraz tłumaczył, o co chodzi z zapleczami, tak czy siak. Jest to szereg po prostu stron i bardzo dużo artykułów w związku z tym. I dwie osoby co najmniej musiałyby u nas pracować dodatkowo, żeby zarządzać tym zapleczem. Czyli żeby nie tylko pisać artykuły, ale też je umieszczać na tych blogach i tak dalej. No wiesz, że samo umieszczenie jakiegoś artykułu na blogu zajmuje około 10 minut. Tak już z gotową treścią. No i my to wszystko zautomatyzowaliśmy. Mi się wydaje, że takie dwa, zaoszczędziliśmy dzięki temu dwa etaty, a dodatkowo jeszcze to z automatu trafia do raportu i każdy klient na przykład u nas w raporcie ma wszystkie linki, które pozyskaliśmy dla niego w danym miesiącu, a to wszystko się dzieje z automatu. Więc tego typu automatyzacje wpłynęły na naszą firmę najlepiej. No i oczywiście sprzedażowe, jakieś typu automatyczny prospecting. Czyli na przykład teraz u nas w firmie Dawid już od jakiegoś czasu mocno testuje wideo, które się samo tworzy. I tam jest w wideo jest umieszczona strona klienta, jest umieszczone na przykład przywitanie po imieniu i tak dalej. Także to wszystko się dzieje z automatu. I tego typu automatyzacje, czyli takie automatyzacje, na które ciężko wpaść czasami, bo one dotyczą bardziej tych czynności, które właśnie dana firma robi, czyli ja to nazywam działem realizacji. To automatyzacje działu realizacji najwięcej dają firmie wbrew pozorom, a nie takie typu, że ChatGPT napisze mi, nie wiem, no jakąś tam błahostkę, czy też skorzystamy po prostu z czata GPT. Nasuwa mi się takie pytanie, czy żeby być skutecznym przedsiębiorcą, trzeba być programistą w obecnych czasach? Nie, ale wiedza na temat algorytmiki na pewno bardzo się przydaje. Ja uważam osobiście, że mój rozwój osobisty i bardzo dużo zawdzięczam temu, że się nauczyłem programować. Że ten swój rozwój osobisty, bo całkiem inaczej na przykład ja myślę niż mój wspólnik Dawid. Więc my widzimy te różnice w takim toku myślenia, dlatego ja się zajmuję u nas takimi sprawami technicznymi i właśnie chociażby tą automatyzacją naszej firmy, a on się zajmuje innymi rzeczami, takimi bardziej humanistycznymi, że tak powiem. Czy są biznesy, których nie da się zautomatyzować? Czy są jakieś branże, które byś powiedział, że tam to na pewno nic nie jesteśmy w stanie zrobić? Na pewno coś się da zautomatyzować wszędzie, w każdej firmie, bo jeżeli my usługę automatyzujemy, no to chyba
wszystko praktycznie da się zautomatyzować. Może nie, że wszystko w danej firmie, ale na pewno poszczególne procesy, bo tak jak już wspomnieliśmy, procesy to jest nic innego niż czynności, które wykonujemy każdego dnia. Nawet idąc do sklepu, płacąc, wykonujemy jakiś proces, prawda, pakując zakupy. Więc wszystkie te duże sieciowe sklepy, możemy zauważyć też, jak one dbają o to, żeby jak najmniej pracowników na przykład siedziało przy kasach, żeby czasami już teraz są też bezobsługowe i tak dalej, więc oni cały czas ulepszają te swoje procesy i każda firma powinna robić to samo. My też właśnie cały czas to robimy. Widać, że jesteś programistą, bo nawet idąc do sklepu widzisz procesy. Bardzo fajnie, a powiedz mi taki najbardziej hardkorowy proces, który robiliście, najtrudniejszy, takie największe wyzwanie, co to było? No myślę właśnie, że to, że jakby znowu wrócimy do raportowania, ale to było takie najtrudniejsze, bo i przyniosło nam najwięcej korzyści i było też, musieliśmy 9 miesięcy, 9 miesięcy poświęciłem na to, żeby to zautomatyzować. No i to dało nam de facto najwięcej z perspektywy czasu patrząc, czyli że de facto biorąc, chcesz zrobić jedną automatyzację, ale musisz zrobić 15 innych i w ten sposób tak naprawdę robiąc tę automatyzację właśnie doszliśmy do tego, że przez przypadek wykryliśmy, że mamy kogoś takiego jak Ignaś, a Ignaś to jest tak naprawdę skrót od IGNAS, a IGNAS znowu to jest inteligentny asystent SEO. Czyli mamy bardzo dużo automatyzacji, około tam 15 takich mikroserwisów, które bardzo mocno wpływają na naszą pracę. I jeszcze tutaj tak powiem tylko, że przykładowo jeszcze taka automatyzacja, która nam bardzo dużo daje, bo widzą ją pracownicy realnie, widzą po prostu, że przykładowo, jeżeli kiedyś musieli sprawdzać jakiś wykres, to on u nas się sprawdza z automatu teraz. A wystarczy zrobić nic innego, jak pobrać te dane. Czyli jeżeli ty przeglądasz jakiś wykres, to automat może sobie pobrać te dane i ci tylko je dostarczyć w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy ty tego chcesz. A jak pójdziesz krok dalej i zrobisz automatyczne badanie tego wykresu, to on ci dostarczy nie ten wykres, tylko wtedy, kiedy ten wykres na przykład się załamie. To odnośnie na przykład finansów może być bardzo przydatne. Więc wtedy można zrobić taki dashboard i ogólnie automatyzacja polega nie tylko na tych rzeczach, które się dzieją w backgroundzie, ale też właśnie tych, które widzimy na co dzień za komputerami na monitorach, czyli właśnie dashboardy. Na jakie błędy, jakie trudności możemy spotkać podczas automatyzacji w firmie? Naszym chyba największym błędem było to, że zabieraliśmy się za automatyzację, nie spisując i nie testując odpowiednio procesu i tak robiliśmy automatyzację, że w pewnym momencie, chyba w 2019 czy 2020 roku, musiałem od nowa pisać naszego CRM-a, bo mieliśmy zbyt dużo funkcjonalności, która była totalnie nieprzydatna albo cały czas się psuła, bo automatyzacje też się psują. I w sumie mało kto o tym mówi, ale naprawa ich jest czasami czasochłonna albo kosztowna, w związku z tym warto współpracować moim zdaniem z jakąś firmą czy osobą, która nam będzie pomagała stale jakby aktualizować te automatyzacje. Na rekrutacji, którą ostatnio prowadziłem na AI Content Managera, uświadomiłem sobie, że bardzo dużo osób nie za bardzo wie nawet, co to jest prompt i jak się nim posługiwać we właściwy sposób. Co to jest prompt? Prompt to jest nic innego jak polecenie, które wpisujemy do, w tym przypadku, czata GPT. Właśnie bardzo często osoby wpisują bardzo krótkie polecenie. A żeby uzyskać fajną, wiarygodną i rozbudowaną treść, no to musimy ten prompt też rozbudować. Dosyć szczegółowo go budując po prostu. Są jakieś takie standardowe takie polecenia do czatu, żeby to zrobić lepiej? Są i nawet są różnego rodzaju wykazy w internecie, wykazy promptów. I zachęcam, żeby właśnie zaglądnąć tam. Jest tego bardzo dużo, w szczególności w języku angielskim, więc tutaj nie będę polecał konkretnego. Niemniej to można się też fajnie nauczyć różnych rzeczy, obserwując, co inni wpisują w tych promptach i jak one są zbudowane. I też wykorzystują, one są często dzielone na branże, typu finansowa, właśnie pod SEO też znalazłem bardzo dużo. Ale to nie jest taka do końca automatyzacja, tak? Bo nadal my to wpisujemy, coś musimy tam zrobić. Automatyzacja to jest raczej coś, co jakby w pełni, w 100% praktycznie
jakby no, nie musimy tego w ogóle robić, tak? Wyklucza dokładnie. Człowieka. Jestem ciekawy, jakie wy mielibyście pytania odnośnie automatyzacji w firmach. Napiszcie w komentarzach, co was nurtuje, czego jesteście ciekawi. A żeby tradycji stało się zadość, na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja. Powiem bardzo krótko. Myśl więcej, wykonuj mniej. Czyli automatyzuj swoje procesy. Ja myślę, że wizja automatyzacji procesów księgowych, papierów, obiegu dokumentów to dla przedsiębiorcy taki kamień z serca. A co wy najchętniej byście zautomatyzowali, co zrzucili ze swoich barków? Jestem ciekawy, napiszcie w komentarzach. Dziękuję wam bardzo za dziś. Cześć.